Halo, halo, witam się z wami bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Nexium, a to czwarty odcinek symulowanej kariery Lechem Poznań na naszym kanale Nexium Games. Na samym starcie bardzo serdecznie chciałbym wam podziękować za wszelkie łapki w górę, wszelkie sugestie, które zostawialiście pod tym odcinkiem i za waszą aktywność. Zachęcam, żebyście tutaj też zostawili kciuka w górę już na samym początku, raczej obstawiam, żeby ten odcinek nie spadł poniżej poziomu, który prezentowały poprzednie. Niemniej, jeżeli w każdym razie pod każdym odcinkiem z tej kariery był przynajmniej ten 1000 łapek w górę, byłbym absolutnie zachwycony. Ale chciałbym wam również podziękować za komentarze. Między innymi takie jak ten, gdzie nasz asystent Mikołaj Lutomski zasugerował, jakoby Tymoteusz Klubś preferował udać się na wypożyczenie w związku z sytuacją kadrową w Lechu Poznań. No a sytuacja kadrowa w Lechu Poznań wygląda tak, że Baran na przykład nadal jest chłop nagi, no bez koszulki, w sensie to nie wiem naprawdę co się tutaj dzieje, ale no sytuacja kadrowa w Lechu Poznań, jeżeli chodzi o ofensywnych pomocników, wygląda naprawdę no jak to wygląda? Co jest grane w ogóle? Nie mogę się skupić. Jest tych pomocników ofensywnych naprawdę sporo. Mamy też informacje w ogóle, to jest fajne. Miejscowy chłopak Robert Baran debiutuje w seniorach. Kurczę, fajne. Dziś wszyscy zobaczyli, co Robert Baran potrafi zrobić z piłką i chyba nikt nie ma wątpliwości, że będziemy go oglądać częściej, chociaż sam zawodnik wypowiada się na ten temat pościągliwie, muszę się wciąż wiele nauczyć. To prawda, musi się wciąż wiele nauczyć absolutnie Baran. Niemniej, jeżeli chodzi o centralę zespołu i centralę składu, to jak widzicie, zasugerowałem tutaj Tymoteuszowi Klubsiowi, jakoby miałby się udać na wypożyczenie. Tak więc tego zawodnika wystawiłem na listę do wypożyczeń. Już wam pokazuję, Tymoteusz Klubsz do wypożyczenia, dokładnie tak. Zobaczymy, jak ten zawodnik się spisze ewentualnie na wypożyczeniu. Myślę, że raczej chętni powinni być na tego zawodnika bezapelacyjnie. A teraz nie ma co zbędnie przedłużać, tylko trzeba oczywiście symulować dalej. Jeżeli chodzi o sytuację transferową, raczej nie zmieniamy naszego podejścia. Mamy informację od Tymoteusza Klubsza, średnio mi się to grało, więc dobrze, że trener szuka dla mnie opcji wypożyczenia. Wypożyczenie pomoże ci w karierze. No i fajnie, cieszę się, że się zgadzamy. Jeżeli chodzi o te transfery, ja nadal uważam, że nie potrzebujemy robić transferów jakichś gigantycznych. Cały czas czekamy też na jakikolwiek pierwszy raport transferowy dotyczący od naszego skauta, który udał się na Litwę i ja bym ewentualnie, zasugerowaliście mi, żebym ewentualnie zmienił tutaj tak jakby podejście naszych skautów i tego skauta wysłał, który jest na Litwie, wysłał faktycznie do Polski, a tego skauta, który jest w Polsce, wysłał na przykład do Litwy, żeby po prostu ci mocni, faktycznie najlepsi zawodnicy, to byli Polacy, których tutaj ściągniemy i zbudujemy też przyszłość reprezentacji Polski. To by było coś fajnego. Tak więc, możemy sobie zatrudnić kolejnego skauta, jeżeli mamy tutaj, mamy teraz Michała Kamińskiego. Michał Kamiński 4x4, mamy też Artura Kowara. Wiecie co, zaufamy Polakowi, niech będzie Polak, skaut lepiej oceniający umiejętności znajdzie lepszych zawodników, oczywiście, więc tak, więc zatrudniamy kolejnego skauta i tym samym rozbudowaliśmy całą swoją bazę scoutingową. Mamy Darka Olszewskiego, Konstantino Totosa, Uroboroborosa, Michała Kamińskiego. I teraz, gdzie wyślemy sobie Michała Kamińskiego? Rozpocznijmy scouting i tobie, przyjacielu, wyślemy cię raczej gdzieś też do kraju z Grupy Wyszehradzkiej. Tak mi się przynajmniej wydaje, że powinniśmy cię tutaj gdzieś wysłać. Może w Węgry? Kto wie? Dlaczego by nie? Może jakiś Węgier, Polak, Węgier, dwa bratanki i do bitki, i do szklanki. To u nas może będzie wersja i do piłki, i do szklanki. W Polsce oczywiście mamy Litwa też, Słowacja, Czechy. No wiecie co, niech będzie, Węgry, podoba mi się to, niech będą Węgry i niech to będzie też scouting na 6 miesięcy i typ tego zawodnika, to niech to będzie dowolny, jestem ciekaw, a może bramkarz, zobaczmy bramkarza, czy znajdziesz tam jakiegoś interesującego bramkarza z Węgier, to będzie dla mnie ciekawa opcja, tutaj mamy napastnika, tutaj mamy mocnego w obronie, faktycznie, czy ten napastnik jest nam aż tak potrzebny, no nie wiem, pokażmy sobie raport zwiadowczy, tutaj mamy oczywiście tych zawodników, których widziałem już wcześniej, ale tak jak mówiłem, no ja... Ja odrzucę tych zawodników. Tych tutaj, którzy kompletnie mają potencjał taki niski, to raczej mnie to nie interesuje. Ten jeden jedyny, ewentualnie ten jego potencjał jako tako wygląda, ale poza tym niezbyt ciekawie. Niezbyt ciekawie, no i w większości są tutaj zawodnicy ofensywni. No i w ogóle, czy ja mogę ewentualnie tego gościa odwołać z tego scoutingu? Przerwij scouting, tak. Przerwijmy scouting i wróć do klubu. U ciebie, Konstantinos, poczekamy sobie na jakikolwiek raport od ciebie. I wtedy dopiero ciebie przeniesiemy gdzieś. Jak przyniesiesz nam jakikolwiek raport dotyczący zawodników z Litwy, to wtedy cię przeniesiemy faktycznie do Polski, tak jak też zasugerowaliście i chcieliście. Mamy kolejne treningi. Ja te treningi będę starał się mniej więcej w miarę na bieżąco tak jakby odwzorowywać. Możemy teraz spróbować ewentualnie zrobić jakiś trening, chociaż to jest... To jest kariera symulowana, więc nie chciałbym tutaj poświęcać jakby zbyt wiele czasu na te treningi, ale możemy zrobić jeden trening i to będą szybkie strzały, chociaż z tymi zawodnikami ocenionymi na 60-70 punktów overalla, strzelanie wcale nie jest takie łatwe, jak nie wiem, jak macie do dyspozycji Wernera, Hazarda, Zachę i tak dalej, to naprawdę nie jest takie łatwe, bo...
No sami widzicie, że tutaj nawet piłka naładowana na tyle mocno, no czasowo ciężko to wszystko ze sobą zgrać. Zobaczymy, czy finezyjnie uderzysz. O Jezu, Kaczarawa, co to był za strzał finezyjny? Baran! Baran strasznie opóźniony, piłka mu odskoczyła kosmicznie daleko. Ramirez! Pomyślałem, że ta piłka wpadnie, to by było spore zaskoczenie, jakby ta piłka wpadła. Kaczarawa ma straszne problemy i braki, jeżeli chodzi o słabszą nogę. Takie mam wrażenie, przynajmniej tak to wygląda. No ale nie no, te strzały tutaj... Mamy sporo sekund jeszcze jakby do zdobycia... O Jezus Maria, no czy wy to widzieliście? Mamy sporo sekund do zdobycia tej bramki, ale nie wygląda to za dobrze. No tutaj faktycznie Baran strzelił. Ramirez, może ty uderzysz? Ale nie jest to w ogóle strzał w okno, nie czegoś takiego... Nie oczekiwaliśmy czegoś takiego. Nie wiem, czy ja w ogóle takimi punktami będę w stanie tutaj pokonać bramkarza i zdobyć jakiekolwiek racjonalne wykończenie. No dobrze, podbijamy tę ocenę ogólną, to już będzie lepiej niż D, ale mimo wszystko... Jest źle, jest naprawdę źle. O! Teraz przynajmniej Baran udało mu się zbić tarczę. To jest dobrze, Baran musi załapować. Oj, świetnie teraz Ramirez, ależ huknął. Kolejny... Kaczarawa, coś ty zrobił. Miał strzał normalny. Ej, Baran jak wleciał, co jest grane? Baran świetnie i nawet udało się nam już zrobić z tego A. Ale... O Jezus Maria, niektóre tutaj te kartofle to są naprawdę takie strzały. Widać, że z niższej nieco półki poziomowo. Kaczarawa, mocny strzał po ziemi, przyjacielu. Chciałem, żebyś uderzył po ziemi. Dobrze, mimo to mamy ocenę B. Szkoda, że nie udało się nam wbić na te A, bo wystarczyłoby trafić jeszcze jakikolwiek jeden strzał, ale tak czy siak jest ok. Ja więcej tego już robić nie będę. Resztę treningów przesymulujemy. Jak widzicie, tutaj skupienie naszych zawodników podskoczyło zdecydowanie wysoko. Kondycja Barana troszeczkę kuleje. Resztę treningów przesymulujemy. Tak, mam świadomość, te pozostałe treningi będą ocenione na D, ale tak stopniowo, co jakiś czas będę starał się któryś z tych treningów robić i wtedy oczywiście te oceny ogólne podskoczą. Dobrze, mamy informację o rozpoczętym scoutingu. Standardowo to ja sobie może to anuluję, żeby nie było jakichkolwiek tutaj wątpliwości. I lećmy dalej. Mamy 15 sierpnia, lada moment. I 15 sierpnia gramy z Zagłębiem Lubin. Chciałem tylko poinformować, że jestem na miejscu i mogę w każdej chwili rozpocząć scouting. Okej. Okay. Mamy ofertę wypożyczenia Klubsia, przepraszam. Atletico Lanus. O kurczę, skąd to jest? No nie wiem, ale chcą... Nie. Klubsia nie chcemy z wypożyczeniem wykupu, tylko chcemy wypożyczenie. Może być to wypożyczenie na rok. Zobaczymy. Renegocjuj tutaj. Natomiast co do Marchwińskiego, powiedzieliście, że sprzedaż... No ja się też zgadzam. Popatrzcie na to. Sprzedaż Filipa Marchwińskiego, który w sumie de facto, jak teraz patrzę, no to Filip Marchwiński też ma ewentualną opcję gry na napastniku, ale no sprzedaż tego zawodnika byłaby absolutną głupotą, więc ja się na to nie zgadzam. Ja tę ofertę od razu odrzucam. Dobrze, że zwróciliśmy uwagę na tego zawodnika i go wrzuciliśmy w ogóle na ławkę rezerwowych, bo byłoby grzechem, gdyby on się gdzieś faktycznie marnował, no bo tak jak sobie damy na zespół, no to owszem, Ramirez ma teraz fantastyczną formę wzwyżkową, ale w trakcie meczu czasami jest potrzebna sytuacja, gdzie Marchwiński by musiał wejść na z ławki rezerwowych. Marchwiński też może wskoczyć na napad, troszeczkę mu to zabiera tak jakby jednak tego overalla, ale wszyscy wiecie, jak to wygląda. Co ciekawe, 16-letni Baran już teoretycznie overallem przeskoczył Kaczarawę i w sumie tak jak patrzę, to Baran ma dosyć dobre warunki fizyczne jak na napastnika. 1,90 m. Kurczę, no do gry w powietrzu naprawdę by się nadawał. Dobra, niemniej, no sami wiemy też, jak się prezentował w poprzednich spotkaniach Baran, gdy już dostawał te szanse gry. No to niezbyt dobrze ją wykorzystywał. W Superpucharze Europy wygrywa Sevilla. No proszę, czyli Sevilla zwyciężyła. To ciekawe za to. No i mamy. Gramy u siebie. Mamy też przesunięcie Younga na środkowego pomocnika ofensywnego. To jest oczywiście nasz junior, tak? Dobrze kojarzę? To jest junior, dokładnie. Środkowy pomocnik ofensywny. Ja ci zmieniam, przyjacielu, pozycję. I teraz mogę sobie ciebie na przykład robić na... sztuczki, a może ci damy tę słabszą nogę. Słabszą nogę, niech będzie wysunięty, rozgrywający. Wtedy strzelanie też tobie rozwiniemy i będzie fantastycznie. A teraz przed nami mecz z 8 w tabeli Zagłębiem Lubin. My póki co komplet punktów jak najbardziej mamy. Legia wygrywa 1-0, więc już nam depcze po piętach. My raczej zmian jakichś wielkich w tym składzie nie poprowadzimy, bo ta ekipa radzi sobie naprawdę świetnie i nie ma sensu to po prostu zmieniać. Zastanawiam się, czy ryzykować z szybką symulacją, ale chyba... A spróbujemy. Dlaczego by nie? Żyje się raz. Szybka symulacja, gramy u siebie. No i dlatego się nie robi szybkiej symulacji. I dlatego właśnie się nie robi szybkiej symulacji. Otworzyliśmy wynik tego spotkania. Dwie minuty później zdobywa bramkę Filip Starzyński. I to jest przez moją własną głupotę. Tracimy punkty. Nie mogę ruszać szybkiej symulacji. Pisaliście w komentarzach, żebym od czasu do czasu robił szybką symulację. Ale jak robię już tę szybką symulację, to się dzieją takie rzeczy jak tutaj. I ja totalnie nie mam wpływu na to.
Klubs dogadał wypożyczenie na rok. Fantastycznie. W takim razie się zgódźmy, jak najbardziej. Dlaczego by nie? Zasugerowaliście tutaj oczywiście, że Klubs powinien udać się na wypożyczenie, żeby gdzieś złapać nieco więcej minut niż u nas, więc zgadzam się z tym w 100%. Szkoda, naprawdę szkoda, że tutaj straciliśmy punkty z Zagłębiem, bo w takim razie czy nas wyprzedza... Wyprzedza nas Jagiellonia. No proszę, nie wyprzedza nas Lechia, nie wyprzedza nas Legia, tylko wyprzedza nas Jagiellonia, a Zagłębie wskakuje na 5. miejsce w tabeli po tym zwycięstwie nad nami. Mamy jakieś informacje transferowe o Stali Mielec. Ściągnęli Millera. O proszę, Bayern Monachium zamienić na Stal Mielec? To ciekawa sprawa. Oferta transferu Baran. Już za 6 milionów chcecie od nas ściągnąć Barana? No to przecież chłop będzie jakiś... Nie dość, że chłop jest niewidoczny, niewidzialny. Nie no, on będzie niesamowity. Baran, odrzucamy to absolutnie. To nawet nie ma o czym dyskutować teraz. Baran będzie u nas, to jest nasz junior, to jest nasz młody ze szkółki młodzieżowej, z kadry juniorskiej. Tak jak mówiliście, żeby stawiać w rzeczywistości, tak jak Lech stawia na młodzież, tak i my stawiamy na młodzież. A Karim Bellarabi przechodzi do Chelsea za 33 bańki. Proszę, proszę, czyli Chelsea nadal inwestuje tutaj w karierze, nadal Chelsea preferuje tworzenie niemieckiej kolonii. A co więcej, cały czas tej niemieckiej kolonii ofensywnej. Po co komu obrona? Mamy informację, że Kamiński za to został już oficjalnie przemieniony z prawego pomocnika na lewego pomocnika, więc jak najbardziej ja to biorę w ciemno. Akceptujemy tę zmianę pozycji, zmieniliśmy mu pozycję i teraz przydałoby się Tobie troszeczkę rozwinąć strzelanie i podania. I szeroko ustawiony rozgrywający wydaje się być tutaj idealną opcją. Jeszcze wytrzymałeś, stamina Ci podskoczy i wszyscy będziemy zadowoleni. Dobrze, klub został wypożyczony. Kolejna dla nas informacja, więc stało się. Możemy go w każdej chwili odwołać z opłatą oczywiście. Naturalnie. No i teraz zespół. Kurczę, jeżeli w tamtym spotkaniu... Nie pamiętam, kto strzelił bramkę w tamtym spotkaniu. Chyba Ramirez. Nie no, Ramirez strzelił. Ramirez. Jedyną bramkę dla nas strzelił Ramirez. Przydałoby się po raz kolejny tutaj zrobić ewentualnie jakieś zmiany. Marchwiński, dlaczego tobie tak spada forma? Tak być nie może. Skóraś, Muchar, Krawec, Czerwiński, Bednarek. Czy któryś z tych zawodników mógłby się tutaj porawić? Cały czas mówicie o Trnomarkowiczu, żebym tego zawodnika wystawił do pierwszego składu w zamian za jakiegokolwiek innego zawodnika tutaj ze środka pola, ale no nie wydaje mi się, żeby to był mądry pomysł. Patrząc na to, jak ci zawodnicy, jaką mają formę, no to nie wydaje się to być mądrym pomysłem. Mądrym pomysłem może być spróbowanie Baranowi. Damy szansę znowu Baranowi. Kaczarawa nie popisał się w ostatnim meczu, więc naturalnie tym razem w jego miejsce wskoczy sobie tutaj Baran. Marchwiński, czy ty możesz w pierwszym składzie wystąpić tutaj na przykład na skrzydle? Nie. A jako SPO możesz wystąpić? Możesz. A Ramirez będzie na skrzydle? Okej. Okay. Dobra, zobaczmy. Zasymulujemy w ten sposób mecz, tym razem oczywiście nie szybka, bo jeszcze gramy na wyjeździe, więc to jest jeszcze gorsza sytuacja, gdyby tutaj, nie daj Boże, się coś działo. To przecież symulacja na wyjeździe to jest po prostu dramat. Skład pod Beskidzia. Polaczek, Jaroch, Komor, Osyra, Gach, Kocisz, Figiel, Miakuszko, Sierpinia, Ubing i Roginicz. Nie będę kłamał. Nie znam nikogo. Ale cieszy mnie to, że ładnie tutaj wyjaśniliśmy teraz tę akcję ofensywną pod Beskidzia. Chociaż nie, no nie. Halo, Rognę. Rognę. No, bardzo groźnie było, ale na całe szczęście Van der Hart łapie tę piłkę. Ale było naprawdę niebezpiecznie. Było naprawdę niebezpiecznie w tej sytuacji. Mogliśmy stracić bramkę od razu i to przez własną głupotę, gdyby Rognę stracił piłkę, a kapitan nie może tracić piłki w takiej sytuacji. Po prostu nie może. Może zmienię na ofensywne ustawienie. Teraz ostatnio zmienialiśmy też przecież taktykę, także już teraz nam tych zawodników nie poprzesuwa, nie pozamieniamy ich pozycjami zbędnie. Czekajcie, zresztą, żeby się upewnić, przejdę teraz w ofensywne. A nie, jednak teraz zmieniło. Ramireza tutaj zamieniło. Dobrze, jest okej. Sykora, Ramirez, Marchwiński, Baran, wszystko jest zgrane, więc teraz przejdźmy sobie na ofensywne. Chociaż to cały czas pod Beskidzi atakuje i to będzie gol, dokładnie tak. To jest niestety bramkę Sierpinia. Obstawiam, że Łukasz? Tak mi się wydaje. Łukasz Sierpinia z numerem 11 na plecach zdobywa bramkę i otwiera wynik tego spotkania w 17 minucie. Ładnie się podłączył Moder. Jest też Pedro Tiba. Szukamy tam Barana, kogokolwiek z przodu, albo Marchińskiego z numerem 11. Ale brak tutaj jakiegokolwiek pomysłu na tę akcję. Fajnie, Baran, odegranie, dobre, cały czas Baran, ładne zagranie do Sykory i to jest bramka. Świetnie, Baran z kolejną asystą. I powiedzieliście mi w ogóle, że Baranowi wcześniej tych dwóch asyst nie zaliczyło z tego powodu, że w karierze jest błąd, że jeżeli się do końca przesymuluje, tak jakby jak pauzuję tutaj i dam sobie przejść do wyniku, no to wówczas nie zapisuje totalnie asyst. Liczą się tylko i wyłącznie bramki, asysty kompletnie są pomijane, ale teraz Baran... Aj, Baran tam chyba został przepchnięty, szkoda, miał dobrą okazję do zdobycia bramki nasz junior. Gdyby on strzelił gola faktycznie w meczu ligowym, myślę, że to przełamanie byłoby mu bardzo, bardzo potrzebne. Dlaczego u Diaska obrona się tak rozjechała?
I to jest 2-1. Roginicz niestety zdobywa ramkę. Nie wiem, co zrobiła obrona. Po raz kolejny blok defensywny, jak wcześniej mówiłem, że wprowadzenie tego Krygno Markowicza jest totalną głupotą. Tak, Rogne chyba chce udowodnić, że faktycznie jako kapitan no niezbyt się popisuje w ostatnich spotkaniach. Jeżeli chodzi o statystyki, no to Podbeskidzie miało dwie akcje na dobrą sprawę. Teraz będzie miało trzecią. No i już jest wypuszczenie piłki. Jak tak można? Kto gubi krycie? Numer 37. Sadka i Rogne, przecież cały środek. Środek obrony tak zawala po prostu, że to jest nieporozumienie. Nie nadążają za tymi zawodnikami. Dobrze, koniec pierwszej połowy. Ja od razu robię zmianę. Tak być nie może. Czekajcie, jeszcze zanim zrobię zmianę, to ja tutaj przejdę sobie i zobaczę na oceny. Jak wyglądają oceny? Budko ma teoretycznie najniższą. Naprawdę Budko? Może oni dlatego tak gubią krycie, bo Budko właśnie je gubi i oni muszą jakoś to nadrabiać. No dobrze, zasugeruję się w takim razie tym, co mi tutaj pokazuje. Zmienimy Budko. W jego miejsce wskoczy Czerwiński, ale no wydaje mi się, że Krawec też może zmienić ewentualnie Rogne. Niech będzie. Niech będzie. Mamy taką zmianę. I niech się dzieje wola nieba. Mam nadzieję, że to przyniesie jakikolwiek pożądany rezultat. Kontynuujemy tę drugą połowę. Czy kolejne elektryzujące 45 minut, czy znowu ta druga połowa okaże się być lepszą w wykonaniu Lecha Poznań? Mam nadzieję, że tak. Chociaż Marchwiński wybiegł sobie z piłką i po prostu ją stracił. To nie była zbyt dobra akcja ofensywna, ale dobrze. Tiba z opaską kapitańską. Zobaczymy, czy też będzie w stanie udźwignąć tak jakby ten ciężar opaski kapitańskiej i presji w tej drugiej połowie. Ale cały czas piłka teraz po stronie Podbeskidzia. To oni atakują. No nie, totalnie nie ma pomysłu. Chociaż obrona mam wrażenie, że teraz nieco lepiej się już trzyma. Nie odpuszczaj tam do samego końca. Musisz atakować, Krawec. Dobrze, bardzo ładnie. Krawec troszeczkę lepiej. Nie odpuszczał tego krycia. Przynajmniej takie mam wrażenie. Tak to wyglądało tutaj z perspektywy tych kropek. No zagraj tam do niego na skrzydło. No już teraz nie. Spalony. No co za łby. Baran. Wypuścisz go? Nie wypuścisz go. Co za brak pomysłu. Totalnie na grę. Dobrze, przechodzimy na ustawienie bardzo ofensywne. To absolutnie nie ma na co czekać. Bardzo ofensywne ustawienie. Robimy formację 4-2-4. Przecież miałem ustawione 4-2-4. I 4-2-4. Na szpicy będzie grał Baran. Ramirez, czy ty możesz grać na szpicy? Ramirez, to w takim razie Marchwiński, ciebie zmieniamy i wskakuje tutaj Kaczaraba. Lecimy, full offensive, dokładnie. Robimy 4-2-4, atakujemy, czym się da atakujemy, przełączamy oczywiście na super ofensywny, byleby teraz nie stracić bramki, na 3-1. Trochę rozjechany środek obrony, oczywiście standardowo jak zwykle, ale Sadka tym razem już zrobił dobry przechwyt. Mamy ładne wypuszczenie piłki, Baran, ale niecelnie. Totalnie niecelnie, znowu przechwycenie tej piłki. Jakub Moder wypuszcza Pedro Tibę. Pedro Tiba odegranie do Barana, ten fajnie wypuszcza Sykorę i Sykora, czy będzie mógł odegrać tutaj do Modera? I Moder! Tak jest, mamy bramkę, 2-2 w 75 minucie. Pojawił się na boisku jeszcze Kaczarawa i mamy dwóch napastników teraz w tym momencie. Zobaczymy, czy gra formacją 4-2-4 się okaże być dobrym pomysłem. Ładne zagranie, Kaczarawa cały czas przy piłce. Kaczarawa nie odpuszcza, świetnie, Baran. Cały czas Baran przy piłce, oddanie do Kaczarawy, ale Kaczarawa niestety traci. I teraz rusza z kontratakiem Podbeskidzie, Bielsko-Biała. Mamy jednak piłkę. Baran znowu do Kaczarawy. Baran, Kaczarawa, jest Jakub Moder. Próbował odegrać jeszcze piłkę do Ramireza, ale znowu jest strata. Teraz akcja za akcję. I kto się tylko przedostanie w pole karne, to na dobrą sprawę chyba odda tutaj strzał decydujący o wyniku tego spotkania. Ale teraz świetnie. Pedro Tiba ma szansę wypuścić tutaj Kaczarawę. Kaczarawa, odegranie, czy to będzie gol? Jezus Maria, Ramirez jak strzelił beznadziejnie. Świetnie się tam znalazł. Fantastyczny dribbling, ale strzał pozostawił naprawdę wiele do życzenia. Niestety w meczu z Podbeskidziem tylko i wyłącznie punkt ląduje na koncie Lecha Poznań. Szkoda, coś się zepsuło z tą obroną. Coś się ewidentnie z tą obroną zepsuło. Z innych wyników w Ekstraklasie Śląsk wygrywa 1-0 z Wartą Poznań. Ale mnie interesuje, jak wygląda sytuacja w czołówce. Okej. Krakowia nas nie wyprzedziła, Legia jeszcze swojego spotkania de facto nie grała, Lechia też jeszcze swojego spotkania nie grała i niestety Jagiellonia nam odskoczyła na 3 punkty, ale myślę, że to wszystko się też wyjaśni w bezpośrednim starciu już też z tymże klubem. Tutaj mamy cały czas informacje o transferach, Payet i tak dalej. Co nas interesują jakieś Payet, jak my mamy oczywiście rozwój młodzieży, tylko ta młodzież szczerze mówiąc nie popisuje się za bardzo. Znaczy może nie tyle młodzież, co ogółem... Nasz skład teraz, blok defensywny. Okej, w końcu mamy ofertę, a raczej comiesięczny raport zwiadowczy. I mamy zawodników z Litwy. No to teraz pokaż mi, jakie perełki znalazłeś, chłopie. Jeżeli ja na ciebie wydałem takie pieniądze, to oczekuję, że faktycznie tutaj będzie ktoś z wysokiej półki. I jest. Konstantinas Stankiewicz. Stankiewicz wygląda spoko. Stankiewicz wygląda naprawdę spoko, ma 17 lat, więc ja podpiszę z tobą od razu kontrakt. Czy ktoś jeszcze dalej?
Jeszcze się wstrzymajmy, wy jeszcze możecie się rozwinąć. Wszyscy piłkarze na raporcie będą cały czas obserwowani. Mamy też ofertę transferu za Rognę. Standard Liż chcą ukraść nam naszego kapitana, nasz ligowy rywal. Znaczy ligowy, z Ligi Europy chce ukraść nam naszego kapitana. Ja tu nie powiem tak. Ja tutaj oczekuję waszej pomocy, oczywiście, jak zwykle. Co sądzicie na ten temat? Co ja tutaj jeszcze mam? Chwila, jeszcze raz, jaka to była informacja? Moim zdaniem Irlandia to nie kraj, w którym znajdę więcej zawodników odpowiadających... Jak to Irlandia? Co ty, chłopie, robisz w Irlandii? Przecież ty nie byłeś w Irlandii. A nie, czekaj, to nie jest ten scout, to jest kompletnie inny scout. To jest zupełnie inna sprawa. Dobra, sekunda, przejdźmy sobie teraz do biura właśnie naszych juniorów na rozwoju. I tutaj globalna sieć transferowa, nie kadra juniorska. I ciebie, chłopie, przerywamy scouting. Tak, ty jesteś cały czas w podróży, okej, okay. I ciebie weźmiemy sobie... Litwa, Łotwa, Estonia, chłopie, a może nawet i Hiszpania, albo i Meksyk. Mamy w sumie sporo takich zawodników, którzy faktycznie się tam spisują. Sporo zawodników z reprezentacji Hiszpanii gra w Ekstraklasie. No dobrze, to zobaczmy. Hiszpania, 3 miesiące i niech to będzie dowolny zawodnik. A ja oczywiście tutaj mocnego w obronie, ale to poczekamy. Na mocnego w obronie, aż wróci ten nasz scout. Wtedy rozpoczniemy kolejny dzień, wtedy będziemy mogli go wysłać, wyślemy go do Polski, oczywiście szukanie mocnego w obronie zawodnika. Rozpoczyna scouting, czy już jesteś, czy wróciłeś, jeszcze nie. O, gotowość scouta, już jest gotowy, więc teraz ciebie, przyjacielu, mogę już wysłać, fantastycznie. Rognę, oczywiście ofertę transferu sobie zostawmy. I biuro, tutaj mamy informacje kadry juniorskiej i w kadrze juniorskiej zajrzyjmy sobie do Urbonasa. Urbonas, słuchaj, ty rozpoczniesz sobie scouting w Polsce. Dokładnie tak, tak więc reszta Europy, fajnie, że jesteśmy w reszcie Europy, Polska, i rozpoczniemy sobie scouting na 6 miesięcy i niech to będzie mocny w obronie. Otóż to, czy na pewno chcesz rozpocząć scouting w tym miejscu? Tak, na pewno chcę rozpocząć scouting w tym miejscu. Ja jeszcze chciałbym zobaczyć na naszą szkółkę juniorów, a w szkółce juniorów mamy Younga jako wysuniętego rozgrywającego, jako SPO. Tutaj przyjaciel jest jako lewy obrońca, 49 punktów overalla póki co. Niech będzie zrównoważony, niech będzie ten rozwój zrównoważony. Zobaczymy, czy Stankiewiczus się jakoś rozwinie bardziej w tej naszej szkółce, czy nieco mniej. Teraz szybko symulujemy kolejne treningi i lada moment rozpoczynamy mecz z kim? O! Mamy informację o losowaniu grup Ligi Europy. No tu oczywiście wiemy, z kim będziemy grać, bo ustawiałem tak jakby ręcznie naszą grupę, tak jak wam tłumaczyłem też w pierwszym odcinku. Pozostałe grupy, no tu jest akurat problem z tym był z ustawieniem, ale moja grupa w 100% się zgadza. Jak widzieliście przed chwilą, mieliśmy i Standard Liż, i Rangersów, i Benfica, więc wszystko się zgadza. Jeżeli chodzi o losowanie grup UEFA Champions League, tutaj z tego co pamiętam, grupy były odzorowane 1-1. Nie wiem, czy to jest kwestia. No oczywiście, jeżeli były takie kluby, których nie ma tutaj, nie ma FIFA na nich licencji, no to były tutaj jakieś zmiany, ale mniej więcej wyglądało to normalnie. Za to w Lidze Europy rozumiem, że na większość tych klubów, a może no na jakąś część tych klubów też licencji nie ma, ale wydaje mi się, że jednak mimo wszystko dałoby się to ustawić lepiej, odwzorować te grupy. Takie jest moje zdanie na ten temat. Dobrze, przed nami mecz ze Śląskiem Wrocław. Gramy na bułgarskiej. Ostatni mecz na bułgarskiej nie wyglądał najlepiej. Przegraliśmy chyba na swoim terenie, o ile dobrze pamiętam, to była porażka właśnie z Zagłębiem. Później na wyjeździe remis z Podbeskidziem, więc przydałoby się teraz jakoś przełamać. Czy jesteście gotowi do następnego meczu? Powiedzmy, że jesteśmy gotowi, jak najbardziej. Okienko transferowe jest już otwarte. Jesteśmy mocni na każdej pozycji. Cały czas nas pytają o te transfery, a my cały czas od tych transferów się odsuwamy zdecydowanie. Stać nas na jeszcze więcej, fantastycznie, morale podbite, tak więc zakończmy tę konferencję prasową i przejdźmy do meczu z Śląskiem Wrocław. Lada moment też mamy ostatni dzień okna transferowego, więc jeżeli ewentualnie miałbym wtedy wydać te 2 czy 3 miliony na jakiegoś zawodnika i kupić faktycznie kogoś, czy miałbym też sprzedać Rognę, no to tutaj w 100% do was. Do was jest pytanie. Zostawiam wam tu pole do popisu, a my teraz oczywiście przechodzimy do tego meczu, tak więc zobaczmy sobie zarządzanie składem, czy ja tutaj mogę coś zmienić.
Marfiński załapał już jakkolwiek taką formę. Wiecie co? Tak, zmienię coś, niech będzie. Niech będzie ten Krnomarkowicz, czy jak on tam miał zasadkę, niech będzie. Zobaczymy, jak się spisze, czy w ogóle się spisze jakkolwiek dobrze, czy nie. I za Kaczarawę po raz kolejny skoczy sobie Baranie. Ja wiem, że wcześniej mówiłem, że ja tego zawodnika nie mam zamiaru forsować, ale Kaczarawę, jak widzicie, też nagle się zablokował. Jak już powiedziałem, że znaleźliśmy w końcu nominalnego prawego napastnika, przepraszam, to Kaczarawa też się zablokował, więc ja już totalnie nie ogarniam. Dobrze, rozpoczynamy symulację. Gramy na stadionie miejskim w Poznaniu, oczywiście przy ulicy Bułgarskiej. No i zobaczmy sobie na skład gości. Putnocki, Celeban, Golla, Israel, Puerto, Stiglec, Pałaszewski, Mączyński, Pawłowski, Zylla, Makowski, oczywiście Erik Exposito z numerem 9 na plecach. I to my rozpoczynamy od środka, ale już zaczynamy świetnie, Rogne od razu traci piłkę. Nie wiem, czy to widzieliście, ale Rogne miał dosłownie całą wolną murawę. Dosłownie miał każdego zawodnika wolnego, a co zrobił? Podał piłkę prosto pod nogi Pawłowskiego i Erika Exposito. No jak można popełniać tak głupie błędy? Jeszcze ma zatkany nos. No to już w ogóle, ciśnienie mi teraz poszło, zatkało mi tutaj. Parują zatoki, a chłop mi jeszcze podnosi ciśnienie, to naprawdę nie ułatwia sprawy, ale teraz fantastyczne wypuszczenie Barana. Ajajajajajajaj. Gdyby tam Fedro Tiba był odrobinę szybciej, ładnie go wypuścił Baran. Naprawdę bardzo ładnie to wyglądało, podoba mi się ten atak. Gdybyście jeszcze, panowie, troszeczkę popracowali nad tym dobiegiem, wybiegnięciem do piłki końcowym, byłoby naprawdę, naprawdę super. Póki co, jeżeli chodzi o oceny ogólne, ani się nie wyklarował jakikolwiek lider, chociaż nie, no przepraszam. Wyklarował się lider w obronie. Krnomarkowicz, sam w sumie nie wiem, pisaliście mi, ale ile osób, tyle jest wersji. No chłop, 7-0 ocena. Chyba faktycznie postawienie na tego zawodnika mogło być jakimś dobrym pomysłem. Ajajajajaj, szukał teraz Ramirez tam Barana, ale niestety nie powiodło się to. Ładnie, wypuszczone na skrzydle. No ładnie tutaj Śląsk operuje tę piłkę, to trzeba przyznać. To trzeba przyznać, że Śląsk ładnie sobie piłką operuje. Ładnie wypuszczenie, takie zagranie tyłkiem bardziej. Zylla, ajajajajaj, szukali tam Makowskiego. Na nasze szczęście nie powiódł się ten atak. I teraz Ramirez, zagranie do Barana. Baran, czy ty do tego dobiegniesz? Niestety nie. Czy my, Baran, tobie musimy rozwinąć jakoś tempo? Czy ty musisz być szybszy? Czy ty musisz być zwinniejszy? Możliwe. Z tego co widzę, to w tym meczu Krnomarkowicz ma świetną ocenę, Pedro Tiba i Moder mają świetną ocenę, a także Baran właśnie jest naprawdę dobrą oceną. A teraz chyba w końcu mieliśmy pierwszy atak. Skóraś próbował oddać strzał na bramkę i w sumie oddał ten strzał, tylko jaki on był, to każdy już widział, ale no popatrzcie na oceny. Po lewej stronie to widać wyraźnie, kto tutaj jest jak oceniony. Teraz groźny strzał tym razem po stronie Śląska, Zylla na całe szczęście spudłował. No dobra, po 45 minutach 0-0, ale dosyć wyrównana ta połowa, muszę powiedzieć. Ataki i po jednej, i po drugiej stronie, wygląda to naprawdę w porządku. Zastanawia mnie tylko taka niska ocena ogólna Budko czy Sykory. Nie podoba mi się to. Budko po raz kolejny, jakaś niska ocena. Nie wiem, czy ten zawodnik się jakoś zaciął, czy co się stało, czy on potrzebuje jakiegoś otrzeźwienia totalnie i ściągnięcia z murawy może. I to tak definitywnie, żeby nawet nie wychodził od pierwszej minuty. Może to faktycznie by jakoś zadziałało na niego jako terapia szokowa. Ustawmy sobie tutaj ofensywne, chociaż nie wiem, czy nie ustawiłem ich już wcześniej. W każdym razie na ofensywnym, póki co jeszcze nie gramy na 4-2-4, bo nie ma takiej potrzeby. Ale ładnie tam się pokazuje Baran, no zagraj do niego. Zagraj teraz do Barana i Baran! Tak jest! 57 minuta, pakuje piłkę do siatki. W końcu nastąpiło to przełamanie i otwiera wynik tego spotkania Baran w 57 minucie, ale pracował. Na przestrzeni całego tego meczu pracował na tę bramkę. Widać było to poprzez ocenę ogólną, poprzez statystyki tego zawodnika, że on naprawdę potrzebował tego trafienia i na nie pracował w tym meczu i w końcu mu się udało. Dobrze, kolejne zmiany niech będą oczywiście. I tak jak mówiłem, Budko, niby forma wzwyżkowa, niby to wszystko działa, ale w rzeczywistości no nie bardzo to działa. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Ja też może Kamińskiego sobie wpuszczę tutaj na lewą stronę zamiast Sykory. Znaczy zrobimy taką podmiankę, Sykora pójdzie na prawą, Kamiński na lewą. Oczywiście Kamińskiemu zmieniliśmy pozycję i okej, na razie by było na tyle. Mamy dwie zmiany, wystarczy. Mamy jeszcze tą jedną oczywiście w zanadrzu. Baran w końcu się odblokował, Baran w końcu z golem ligowym i mam nadzieję, że to już będzie jakiś zwiastun pięknej serii strzeleckiej tego zawodnika. Byleby teraz obrona, na spokoju, na poszanowaniu piłki, do samego końca zagrała, chociaż nie, za bardzo tam dużo, zbyt dużo miejsca robią. Podwójny pressing teraz.
Nie możecie panowie odpuszczać Pedro Tibań, tak być nie może, Budko zgubił krycie na skrzydle, ale z drugiej strony wypchnął. Z drugiej strony ten pressing naprawdę przyniósł efekt, wypchnięty kompletnie poza granicę pola karnego Zylla, ale teraz będzie strzał. Eric Exposito na całe szczęście też jeszcze się nie może odblokować. I teraz Ramirez rusza z kontratakiem, na skrzydle jest już Sykora. Ajajajajajajaj, to była dobra próba. Szkoda tylko, że ta piłka była dograna absolutnie fatalnie. Na boisku pojawił się Czerwiński i Kamiński, tak jak mówiłem. Zobaczymy, zawodnicy z czystym kątem mają... Jezu, myślałem, że on strzeli. Dlaczego Makowski nie strzelał w tej sytuacji? Ja się cieszę oczywiście, bo Śląsk nie miał bramki, ale dlaczego on u diabła nie strzelał w takim momencie, w takiej sytuacji, gdzie mamy totalnie rozsypaną obronę? Nie rozumiem. Totalnie nie rozumiem. O Jezu, i tam znowu nie ma krycia u góry. Nie mówcie, że to jest rzut karny. Nie mówcie, że to jest rzut karny. Rzut karny! Jezus Maria! Rzut karny! I teraz czy on obroni? Czy on go obroni? Obronił Van der Hart! Tak jest! 90 minuta i Van der Hart broni rzut karny! Niemożliwe! A jednak, Boże, to musimy wygrać ten mecz. Po prostu to jest wszystko, to było nam w gwiazdach zapisane. Znowu interwencja Van der Harta. Co tu się dzieje? Jeszcze jedna zmiana, zróbmy jeszcze, ukradnijmy troszeczkę tego czasu i jeszcze zróbmy zmianę. Czerwiński, ty pójdź tutaj na prawą obronę, a zamiast Sykory niech wejdzie tutaj Krawec, zapraszam. Kolejna zmiana, Krawec chyba wejdzie na minutę aż. Ale wtedy ukradniemy trochę czasu, nie ukradliśmy czasu, piłka wyszła na aut. Czy będzie jeszcze zmiana? Jest jeszcze zmiana. Kolejny strzał Śląska-Wrocław, ale to już jest... To nie jest koniec, nie wiem, to jest chyba szósty rzut rożny z rzędu dla Śląska i koniec! Kończymy ten mecz! Kończymy ten mecz! Pawłowski nie wykorzystał swojej szansy z rzutu karnego, a bohaterem meczu oczywiście, oczywiście zostaje Van der Hart i Barant z bramką. Cieszę się bardzo, ale gdyby nie Van der Hart, o Jezu, ależ emocje do samego końca, pięknie się zaprezentował zespół. No i Van der Hart, chapeau bas, bo uratował nas zdecydowanie. Co media mówią o tym? Co media o tym mówią? Sykora pokazuje klasę, naprawdę? Mówicie o Sykorze? W momencie, w którym mamy taki, a nie inną sytuację, gdzie Van der Hart broni rzut karny w ostatniej sekundzie meczu, wy mówicie o Sykorze? To ja jako Van der Hart czułbym się tak niedoceniony, że głowa mała. No ale to ja. Mam nadzieję, że wy jednak docenicie Van der Harta, docenicie go łapką w górę i oczywiście zapraszam już jutro wieczorem na kanał Nexium Games na kolejny odcinek kariery symulowanej Lecha Poznań.